Cześć, witajcie na kanale Projekt Konsola TV. Dziś przegląd konferencji Ubisoftu na targach E3 2015. Konferencji, na którą Ubisoft, francuski producent i wydawca, przywiózł naprawdę mnóstwo ciekawych i przede wszystkim nowych, świeżych gier. Pierwszą z nich jest For Honor, które jest tak naprawdę jednym wielkim zaskoczeniem i niezwykle wizjonerskim pomysłem na to, jak zagospodarować ogromną popularność multiplayera i w ogóle całe to doświadczenie, które w multiplayerze Ubisoft posiada. No i właśnie For Honor jest grą, która trafia do mnie w całości i z której zapowiedzi się cieszę niezmiernie. Kiedyś była taka gra jak Joanna Dark. Ona była na PC-ty, ja się bardzo nią jarałem, bowiem ona była osadzona w świecie średniowiecznym. Teraz Ubisoft wprowadza na nową generację konsol PS4, Xbox One, PC-ty, czyli grafikę najwyższej jakości, średniowieczne starcia, bitwy na dużą skalę. The Division właśnie w świecie średniowiecza. Ja jestem zachwycony. Będziemy mogli walczyć różnego rodzaju frakcji, nie tylko zwykłymi rycerzami, ale również samurajami, wikingami. Ja sobie tego sobie nie mogę nawet wyobrazić, jak rozwinięta i jak rozbudowana będzie to gra. To będzie typowy multiplayer, w którym będziemy przejmować flagi, utrzymywać jakieś budynki, w którym będziemy przesuwali linię frontu, a ta walka, bitwa będzie na ogromną, ogromną skalę. No For Honor dla mnie chyba największe zaskoczenie tak naprawdę na konferencji Ubisoftu, bo ten tytuł według mnie jest naprawdę genialny. Ale genialne pomysły to oczywiście rozwijanie też tego, co Ubisoft już wcześniej pokazywało. Jeżeli For Honor nazwałem genialnym pomysłem, to nie wiem też jak nazwać The Division, które już od wielu lat, wielu miesięcy, tak naprawdę wszystkich intryguje. To jest gra, o której nadal niewiele wiemy, ale teraz właśnie dzięki tej konferencji Ubisoftu wiemy, że pojawi się już w marcu 2016 roku. Więc no, prawie załapaliśmy już na targi 2016, ale The Division otrzymało gameplay. Gameplay naprawdę bardzo wysokiej jakości. Ja jestem... No, naprawdę rozkoszuję się tym, co pokazali, bo pokazali coś świetnego, coś wydaje mi się, co ani na krok i ani na chwilę nie odstępuje od tego, co pokazywali wcześniej. Pamiętamy te demka technologiczne silnika Snowdrop, a teraz pokazali gameplay, który tak naprawdę od strony oprawy graficznej, mechaniki, wyglądu, praktycznie się nie różni od tego, co pokazywali na tych demkach, trailerach, na tym wszystkim, co przygotowywali marketingowcy, aby poszła wieść o tej wspaniałej grze w świat, tak? A teraz pokazują, teraz wychodzą z cienia producenci i mówią, zobaczcie, sprawdzam, pokazujemy wam gameplay, pokazujemy wam multiplayer, pokazujemy wam, jak ta gra wygląda w rzeczywistości, proszę, potrafimy. I dlatego też uważam, że właśnie Ubisoft jest niezwykle wizjonerską i ambitną firmą, tak wydawnictwem, jak i producentem, który potrafi i dobrze promować, chyba wydaje mi się najlepiej na świecie promować swoje gry, robić na nie ogromny hype, a później raz dobrze, raz źle, ale je pokazywać, je ujawniać. Według mnie to ujawnienie The Division, ten gameplay The Division, Tom Clancy's The Division właśnie na E3 2015, no jest czymś świetnym. Ja się naprawdę bardzo, bardzo pasjonuję tymi targami, wszystkimi grami. Wszystkie gry mi się praktycznie podobają, wszystkie gry trafiają w moje gusta. Trudno jest mi krytykować The Division pod jakimkolwiek względem. No ja też nie wiem, jakie zainteresowanie będzie ogromne, ale na przykład czy nie będzie problemów z serwerami, już teraz się boję, bo jeżeli ta gra wygląda tak jak teraz, no zobaczcie. Zima, efekty cząsteczkowe, jakieś wesołe miasteczko. To wszystko się dzieje, to wszystko się porusza, to wszystko wygląda no naprawdę jak rewelacyjna animacja, a to jest gameplay. Multiplayerowy gameplay, tak? W kooperacji. Zwiedzamy ogromne miasto, wykonujemy kolejne zadania. To wszystko wygląda naprawdę tak, jak sobie wyobrażałem. I tą grą, tą prezentacją Ubisoft wygrało swoją konferencję, bo udowodniło, że potrafi nie tylko promować gry, ale i pokazywać gry takie, jakie są w rzeczywistości. Z Watch Dogs wyciągnęli chyba naukę i teraz zaprezentowali konkretny gameplay. Ale tego, co teraz widzicie, chyba nikt się nie spodziewał na targach E3. Anno 2205 to jest wielkie zaskoczenie, a sama ta
marka Anno, no już tak dawno jej nie było, że ja już tak naprawdę myślałem, że ona już nigdy nie powróci. A okazało się, że powróci. Okazało się, że będziemy mogli rozbudowywać całą ziemię i inwestować, robić wielkie metropolie, aby podbić kosmos, bo na Ziemi się robi zbyt mało miejsca i musimy tą swoją cywilizację pchnąć do góry. Naprawdę, fajna strategia, ale taka ekonomiczna. I takich gier brakuje. Takie gry są lubiane i to jest taki trochę klasyczny gatunek. No chyba z każdego lubiany, bo to są naprawdę ciekawe, zawsze, to są zawsze ciekawe gry. Czy to Anno, czy nie Anno. Ale cieszę się, że Ubisoft sięgnęło po swoją starą markę, bo ona dalej ma siłę przebicia. Na konferencji E3 ja tak naprawdę czekałem na swoją ulubioną serię strzelanin. Ja gram aktywnie, bardzo lubię, bardzo cenię Battlefielda, Medal of Honor. Bardzo cieszę się, że Doom wraca. Ale największą radość spełniło mi to, że Ubisoft po tej koncentracji na Assassin's Creedach, na Far Cryach, na inwestycji w nowe marki jak Watch Dogs, nie zapomniało o swojej klasyce. Nie zapomniało o Rainbow Six Siege. Gra naprawdę mi się bardzo podobała, ten pokaz na E3 też fajny. Ja się nie boję o przyszłość tej gry, bo to będzie taki, boję się tego powiedzieć, Counter-Strike na konsolach. Ten gameplay był fajny, widać, że zespołowy, widać, że nie był grany. Chłopaki wyszli na scenę i zagrali prawdziwy mecz. No mi się podobało, mi się bardzo podobało. No i liczę na więcej i jestem przekonany, że Siege odniesie sukces. Trzymam kciuki. Ubisoft jest przywiązany do jednej marki od strony marketingu i od strony finansów. Assassin's Creed to jest jedna wielka kobyła, która przynosi ogromne zyski i ona musi się pojawiać rokrocznie, żeby Ubisoft zarabiało konkretne pieniądze i mogło te konkretne pieniądze inwestować. To nie znaczy, że ta gra, że ta seria traci, bo nie traci, bo otrzymaliśmy naprawdę bardzo fajną taką animację CGI, ale również gameplay, no i utwierdza mnie to w przekonaniu, że Assassin's Creed Syndicate będzie dobrą grą, bardzo dobrą grą, no będzie na pewno bardzo popularną grą. Cóż, dwójka nowych bohaterów, zupełnie nowa miejscówka, czasy prawie już nowoczesne, no to wszystko już wcześniej widzieliśmy, aczkolwiek no Assassin zawsze jest popularny i zawsze znajdzie swojego odbiorcę, w tym przypadku, w przypadku Syndicate też na to liczę. Największym zaskoczeniem i bombą atomową w wykonaniu Ubisoftu według mnie było to, czego chyba nikt się nie spodziewał. Już jakiś czas temu analitycy, pojawiały się wpisy, pojawiały się jakieś tam analizy, jakoby Ubisoft z niektórych marek zrezygnował, jakoby Ubisoft kreował wcześniej Ghost Recon, a później z niego kompletnie zrezygnował. To okazało się jedną wielką nieprawdą, bo bombą atomową Ubisoftu na E3 było właśnie Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Gra z otwartym światem, ponoć największym światem w historii Ubisoftu, otwartym światem, takiej struktury świata. Gra o najemnych komandosach, agentach. Gra taktyczna, która nie odchodzi wcale od stylu poprzednich Ghost Recon, chociażby genialnego Future Soldier czy dwóch odsłon Advanced Warfare, tak? Według mnie to było genialne. I bardzo, bardzo, bardzo mi się podobało. Ale teraz to dostajemy trochę taki gangsterski klimat, taki troszeczkę inny, cięższy i bardzo mi się to spodobało. Zaskoczyło mnie to, że w ogóle Ubisoft sięgnęło po ten tytuł. Otrzymamy masywny, ogromny świat, możliwość poruszania się w nim za pośrednictwem wielu, wielu elementów, znaczy wielu pojazdów, motorów, jeepa, motorówek, helikoptera. Fajne, to jest naprawdę fajne i nowe i wygląda przede wszystkim świeżo. A jeszcze więc, jeszcze jedno, wygląda przede wszystkim bardzo dobrze od strony graficznej i za to sobie cenię tę prezentację. Wszystkie gry mi się Ubisoftu praktycznie podobały, wszystkie gry, które się znalazły na tej liście. Zapraszam Was na bloga, zapraszam Was na nasz kanał na YouTubie i zapraszam też do dzielenia się opiniami na temat konferencji, bo było ich dużo i było dużo wspaniałych gier. Z mojej strony to tyle, pozdrawiam, cześć!